Witam, mam na imię Alicja i zapraszam do nauki statystyki opisowej. W ramach statystyki opisowej mamy do wykonania czasem zadanie, bardzo niby proste się wydaje, a dotyczące wyznaczenia miar tendencji centralnej. Co to są miary tendencji centralnej? No tak jak tutaj na schemacie mam bardzo jasno opisane, są to trzy miary. Średnia arytmetyczna, mediana i dominanta. Te trzy miary teoretycznie w rozkładzie idealnie symetrycznym są sobie równe, a więc powinny być znajdować się dokładnie na środku, czyli na centrum takiej linii rozkładu, która przypomina taką górkę, bym powiedziała generalnie. I jeżeli mamy powiedziane polecenie dokładniejsze, wyznacz pozycyjne miary tendencji centralnej, mamy faktycznie do policzenia nie trzy miary, a tylko dwie, czyli medianę i dominantę. Dlaczego? Bo miary typu mediana i dominanta to są miary pozycyjne. Jeżeli wykonacie dodatkową średnią arytmetyczną, jej obliczenie, otrzymacie nawet może i 0 punktów, bo jest to miara klasyczna, więc nie umiecie rozróżnić miar klasycznych od pozycyjnych, dlatego zwracam na to uwagę. Na oddzielnym filmie możecie zapoznać się z takim właśnie zagadnieniem, jak rozróżnienie miar klasycznych od miar pozycyjnych w przypadku wszechstronnej analizy struktury w statystyce opisowej. Ja zapraszam Was do oglądania moich pozostałych filmów i zgłaszania się, jeżeli macie zapotrzebowanie na rozwiązanie zadań ze statystyki lub z innych przedmiotów. Pozdrawiam.